Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Zaczynam o godzinie 14, czyli nie za typowo dla mnie. Ja zawsze vlogi zaczynam z samego rana. A dlaczego tak późno? Wytłumaczenie jest tylko jedno. A mianowicie... obcinam grzywkę. Sama. Idziemy do łazienki. Dobra. Nie wiem. Boję się. Słuchajcie, boję. Boję się. Czy ja mam to robić? Czy mi będzie tak dobrze? Mi się niestety tak włosy nie układają. A, nie wiem. Nie wiem. Oglądałam jakieś TikToki, jak obciąć sobie grzywkę. Dziewczyny tak brały i skręcały włosy, ale ja się boję. Nie, dobra, tniemy. Z Jerką na pewno nie będę. Widzę, że za mało wzięłam tych włosów, ale chyba dobrze, że tak zrobiłam, wiecie. Da się je założyć za ucho, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja lubię wygodę. A na krótsze mogłaby mi wpadać w oczy. Chociaż nie, 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 może jeszcze sobie zrobię krótszą. Ale chyba już wolałabym pójść do fryzjera. Nie? Co dzisiaj dostałaś? Słuchajcie, mam najlepszego męża na świecie. Kupił mi nowy telefon i będę mogła nagrywać lepszej jakości rolki, robić zdjęcia na Instagram. Ja sama... Nie, ja już byłam gotowa, że trzeba wymienić, ale w życiu bym nie poszła i nie kupiła nowego telefonu, bo mi szkoda by było pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję, Daniel. Proszę. Kakao. Kakao chcesz? Kakao? Dzień dobry. Czy to tak na poważnie? Taki widok obudził nas z rana. Dzień dobry, kolejny dzień. Położyłam Filipa na drzemkę, ogarnęłam się trochę i chciałam Wam trochę poopowiadać o robocie sprzątającym, który, jak wiecie, od kilku dni testuję, a mianowicie jest to Loadme Eve Plus. I już co nieco mogę Wam o nim powiedzieć. Teraz pokażę Wam, jak on ogólnie wygląda i później zaczniemy taką mini recenzję. Tak on się prezentuje, jest naprawdę fajnie wykochany. Zajmuje też niewiele miejsca, jeśli chodzi o tą bazę. Jeśli chodzi o sam robot, to też jest taki minimalistyczny, wszystko jest dobrze wypisane, wszystkie przyciski są naprawdę widoczne. Jest to robot nie tylko sprzątający, ale również mopujący podłogę. Ja powiem Wam szczerze, że mam pierwszy raz styczność z takim odkurzaczykiem i no wszystko jest dla mnie takie nowe. Może teraz rozsypiemy kawę i pokażę Wam, jak on w ogóle sprząta. Teraz coś bardzo ważnego dla mnie i coś, co w sumie mnie zaskoczyło. Robot, kiedy już wszystko posprząta, wraca do swojej bazy i sam się opróżnia. Także nie mamy zupełnie kontaktu z tymi wszystkimi brudami, z tym całym kurzem, bo wszystko wędruje w worku. W środku tej bazy znajduje się worek o pojemności 3 litrów. Tutaj znajduje się worek i starcza on... aż słuchajcie, do miesiąca, tak jak mówi tutaj nam producent. Tutaj mamy taką dodatkową szczoteczkę do czyszczenia. W zestawie ogólnie dostajemy kilka takich worków. To nie jest tak, że macie jeden, a później musicie sobie dokupić. Nie, nie, nie. Dostajemy w tym całym takim opakowaniu kilka worków. I mamy tutaj funkcję systemu sterylizacji i dezodoryzacji. Automatyczne, nieaktywne po każdym tak naprawdę odpyleniu. Co chyba ważne też dla alergików, dezynfekcja roztocza, mikroalg organizmów, toksycznych chemikali. Boczne szczotki, które tak wiecie, kręcą się, super ten brud nagarniają i wszystko jest naprawdę fajnie posprzątane. Powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, bo myślałam, że te odkurzacze aż tak dobrze nie sprzątają, a zawsze robię taki test bosej stopy i jak przeszłam się po pierwszym odkurzaniu, to byłam naprawdę w szoku, że ta podłoga jest bardzo, bardzo czysta.
chodzi o mopowanie podłogi, to nagrałam Wam taki krótki filmik, jak on mopuje. Na dwa sposoby, tak standardowo i wiodełkę. Teraz może jeszcze pokażę Wam, co znajduje się w zestawie do mopowania i jak w ogóle uzupełnić zbiornik. Chociaż to wszystko, wiecie, jest naprawdę banalnie proste. Jeśli zakupicie, to w instrukcji wszystko jest wypisane. Tu jest to miejsce, w które zbiera się... Właśnie, pojemnik na kurz. Tutaj wlewamy wodę, kiedy chcemy mopować. I mamy taką nakładkę mopującą do tego wielokrotnego użytku, taką ściereczkę. Ja Wam polecam od razu ją zwilżyć. Są też takie nakładki jednorazowe, które również macie w zestawie. Jest też taki dodatkowy filtr. I teraz tak, my mamy na przykład małe mieszkanie. Ale tutaj ważna informacja dla osób, które na przykład mają duży dom i zastanawiają się nad kupnem takiego robota sprzątającego. Taki właśnie robot może Wam posprzątać 250 metrów kwadratowych, jeśli jest naładowany. No i też ogromnym plusem na przykład dla mnie, myślę, że dla większości, jest to, że bardzo, ale to bardzo szybko się ładuje. Może teraz troszeczkę pokażę Wam aplikację, co możemy, jak ona w ogóle wygląda, co możemy zrobić w niej, jak tam wszystko poustawiać. Jest banalnie prosta, także teraz pokażę Wam właśnie tą aplikację. To się nie przestraszcie, bo wzięłam Daniela telefon, ma szybkę bardzo popękaną. Tak wygląda ta aplikacja. Tutaj nam pokazuje procent naładowanej baterii, czyli 100% w tym momencie. No my nie mamy włączonego, więc tutaj macie czas i obszar po zero. I jak wchodzimy, pokazuje nam się cała mapka obszarów do sprzątania. Możemy sobie wybrać daną część, że na przykład chcemy tylko, żeby posprzątał nam jedynie salon, więc to też jest fajna opcja. Tutaj obszar konkretny, czyli na przykład w salonie coś nam się rozsypie, to wystarczy, że sobie tutaj zaznaczymy i odkurzacz nam pojedzie i posprząta. Dodatkowo tutaj możemy sobie ustawić moc ssania na takim małym poziomie, dużym, średnim, sami wybieramy. I tak samo jak mopujemy, to też ilość tej dostarczanej wody. Ustawiamy czasy czyszczenia. To jest to Y, czyli w taką jodełkę jakby, którą już mogliście chyba wcześniej, tak, wcześniej Wam wstawiałam, jak to wygląda, jak mopuje. Jeszcze jedna rzecz, wchodzimy w te kropeczki, tutaj mamy wszystkie takie ustawienia robota, wszystko możemy sobie ustawić, głos, żeby nie było ani za głośno, ani za cicho, wiecie. Wszystko dostosować, tak samo czy dywany mamy, czy nie. Myślę, że łatwo można znaleźć, co tam chcemy. Chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Cieszę się, że mam możliwość testowania tego robota i że będzie gościł teraz w naszym domu. Powiem Wam szczerze, że z pieskiem, który gubi się w danych porach roku, z dzieciaczkami, u nas odkurzanie jest bardzo częste. Teraz mam ogromną, ogromną wygodę. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Link zostawiam Wam w opisie. Mój jest akurat z AliExpress. Jeśli chcecie kupić gdzie indziej, to spokojnie w wielu miejscach go znajdziecie. Zostawiam Wam może też jakiś kod rabatowy. Postaram się coś dla Was tam mieć. I co? Zapraszam Was do opisu. I teraz zapraszam już na dalszą część vloga. Wyspałeś się? Tak, ty się wyspałeś. A pokaż, jak ty robisz minkę. Zrób minkę. Aj, jak pięknie. I jeszcze minkę. Aj, jak pięknie. Tak, kochani, Filipek wstał, a Wiktoria nam zasnęła. Nie wiem, jakim cudem. Chyba była jakoś bardzo wymęczona. Tak? Śpi twoja siostra. O, język. Fika, wstajesz. Wiesz, jak byłaś malutka, to takich długich drzemek nie miałaś jak dzisiaj? Wyspałaś się? Nie jeszcze? Kto to wstał taki rozczochrany? Kto tak długo spał? Ja. Chyba się wyspałaś, co? Tak. Trzeba się uczesać? Zdecydowanie. Wyobraź sobie, że pokazywałam aplikację na twoim popękanym telefonie. Jest opcja, że się przestraszą. Tak.
Co? Albo opcja, że... ale to tylko szybkę. Bez obaw. Dzieciaczki tam sobie siedzą za poduszką schowane, a ja wpadłam na pomysł, że nagram reelsa ze stylizacjami. Oczywiście będę potrzebowała pomocy Daniela, pokażę Wam, jak to wygląda za kulisami. Coś tam też dla Was nagram, później będziecie mogli sobie zobaczyć już na moim profilu, jak to będzie wyglądało zmontowane. Czasami dużo śmiechu jest z takim nagrywaniem. Wymyśliłam sobie taką rolkę, że będę wskakiwała w buty i zmieniłam stylizację. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Daniel mi pomoże. Tylko jeszcze nie wymyśliłam, jakie stylizacje to będą. Ale na bank widzieliście już taką rolkę. I jakie to mają być buty? Może jeszcze te i te czarne. Jeszcze jakieś by się przydały. Może moje? Nie. No też, byłoby śmiesznie. Powinna chyba być umyć. Dobra, 5 stylizacji. A co ty wymyślić? Będziemy szukać. Lila, co ty robisz? Co ty robisz? Może pani będzie tylko tak potrzebna. Życie Daniela nie jest łatwe. Daniela? Co robisz? Kolejna stylówka. Jeszcze tylko trzy. To już nieduża. Zobaczymy w ogóle, czy coś uda mi się z tego sklecić. Tamy do rzeczywistości. I mamy zrobioną rolkę. Niestety nie mogę podać z głosem, bo zaraz mi YouTube tutaj zablokuje film. Tak ona się prezentuje. Jeśli chcecie zobaczyć z muzyką, to zapraszam Was na mój Instagram. Tak się kończy malowanie flamastrami. Żeby nie było, nie tylko Filipa kolana ucierpiały. Uff, Filip już słodko sobie śpi. A mnie i Wiktorię czeka sprzątanie tych książek. Jak widzicie, było sporo czytania dzisiaj. Touch a stream of gold above, breaking through with hope of light and love. Położyłam dzieciaczki spać. Jest godzina 20. Wiktoria też śpi pomimo tej długiej, długiej drzemki w południe. I stwierdziłam, że zacznę przerabiać tego vloga. Mam nadzieję, że ogólnie jakoś on wyszedł. Dajcie znać, jak poszła mi recenzja, chciałam dużo Wam przekazać, a ja raczej takich recenzji nie nagrywam, ale cieszę się, że mogłam to zrobić i jak to ja zawsze mówię, widzimy się niebawem. Pa, pa, dziękuję za oglądanie.